Michał, miałeś boksować tydzień temu w Hamburgu. Ostatecznie nie było czasu, nie było miejsca na twój pojedynek. Boksujesz tutaj w Hiltonie. Kiedy się dowiedziałeś w ogóle, że tak szybka zmiana planów nastąpiła? Niestety nie zaboksowałem. Trochę się rozczarowałem. Byłem cały czas czujny, czekałem na tą walkę. Rozgrzewałem się w szatni i ostatecznie nie zawalczyłem. Tak bywa w tym boksie, więc już to mam za sobą, a teraz w środę się dowiedziałem o przeciwniku. Jest to Białorusin, no i przyjechałem, walczę. Musiałeś się jakoś specjalnie głodzić przez ten ostatni tydzień, żeby utrzymać wagę? Nie, to miałem to z 1,5 kg nadwagi, to jest jeden trening u mnie. Ale pozostawałem w treningu, bo widziałem już, pan Mariusz Kołodzie, mój promotor, powiedział mi jak na gali w Hamburgu, że w sobotę zawalczę, także byłem w treningu. Czyli tak byłeś takim trochę zawodnikiem czekającym na telefon, tym razem ty. No, można tak powiedzieć, a teraz na początku drogi mojej chyba tak będzie. Chociaż teraz już na 8 grudnia już jest zaplanowana walka, jeszcze nie wiem o przeciwniku, ale na 100% mam zawalczyć w spotku w Katowicach. Wiesz cokolwiek o Białorusinie, poza tym, że ma 9 nokautów w 9 walkach, chociaż akurat u zawodników z Białorusi nie świadczy to zbyt wysokim poziomie umiejętności. No właśnie, to mnie trochę zdziwiło, właśnie 9 zwycięstw, 9 przez KO, nie wiem, chyba 2 porażki. Nie widziałem jego walki żadnej, wiem, że jest ode mnie o 5 cm wyższy, to będę musiał zbliżyć się do niego od początku, blisko niego. To będzie mój plan. Nie wiem nic o nim. A jakie nastawienie przed pierwszą walką na polskiej ziemi? Bardzo się cieszę, że będą mogli tutaj kibice z Polski zobaczyć mnie. Chcę pokazać dobry boks techniczny. Cieszę się. Na galach w Stanach też chyba boksowałeś do tej pory na takich właśnie mniejszych eventach, tak jak tutaj będzie gala stolikowa, bez jeszcze tych wielkich trybun. Bardzo mnie zaskoczyła gala, mój debiut w Atlantic City. To była kameralna gala w teatralnej sali, też były stoliki, bardzo fajnie było, podobało mi się. Duży doping był Polonii. To mnie niosło i pierwszy raz w ogóle usłyszałem, że tak kibice mogą dopingować, więc bardzo się cieszyłem. W boksie amatorskim tego nie było. Tam od czasu do czasu jakiś kibic, jakiś znajomy się odezwał, ale nic poza tym. I naprawdę jednak kibice przydają się i fajnie walczyć przy nich i pokazać dobry boks dla nich. Czyli nie jesteś jednym z tych pięściarzy, którzy kręcą nosem, gdy są takie gale stolikowe, kiedy mają tam walczyć. Jednak w tej na małej sali przy stolikach też słychać doping? Pewnie. Ja mogę wszędzie walczyć. Przecież na początku tak będzie, jeszcze to nie walczą mi o żaden pas z mistrza świata, więc walczyłem w gorszych miejscach.